Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, ja bardzo się cieszę. Ostatnie zdanie wypowiedziane przez pana ministra. Pan minister podkreślił, że dalsze prace są konieczne, należy uszczelnić ten system i ważne też jest, abyśmy się pochylili nad problemem, który dotyczył przede wszystkim dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej organizacji odzysku i jakby problemu tego, który dotyczył, na co przeznaczać uzyskane środki, czy tylko na cele statutowe, czy można wypłacać dywidendy akcjonariuszom. To tylko tak dla przypomnienia. Chciałam podziękować wszystkim, którzy pracowali nad tym projektem ustawy. Była to bardzo konstruktywna współpraca. Nie było tam tak dużo polityki, raczej merytoryczna. I bardzo ważna sprawa. Musimy pamiętać o tym, że ze wszech miar konieczne jest wzmacnianie Inspektoratu Ochrony Środowiska i tutaj jakby wkład pracy tej instytucji jest ogromny i należy podkreślać, że to od pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska wiele zależy, więc cały czas należy pracować nad tym, aby mieli oni jak największe kompetencje, jak największe środki finansowe, jak najlepsze narzędzia, aby chronić środowisko naturalne. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy.